Czcigodni kapłani, droga młodzieży przystępująca do sakramentu bierzmowania, drodzy czciciele Najświętszej Maryi Panny, w szóstą niedzielę wielkanocną tego roku odwiedza nas nasza Pani Królowa, Matka i Królowa, Królowa Polski, główna patronka naszego kraju, naszej ojczyzny. Przychodzi do nas jak do swoich, bo nie tylko chce być królową naszego kraju, ale również królową życia każdego z nas. Chce, byśmy szli przez życie wraz z nią, bo ona prowadzi nas do swego Syna. Ona wskazuje Syna jako referencję naszego życia i ona jednocześnie wprowadzi nas do nieba, naszego ostatecznego celu życia. Bo przecież tutaj życie na ziemi jest krótkie. Młodzież się o tym przekona niedługo, że takie długie nie jest, jak się jej wydaje i że to życie się skończy. I po nim dopiero zacznie się życie prawdziwe, które się nie skończy. A więc świadomość tego, od kogo pochodzimy, kto nas zrodził, kim jesteśmy i do kogo zmierzamy, dokąd zmierzamy, jest takim bardzo elementarnym podejściem do mądrości życia, żeby wiedzieć, jak żyć, jak życia nie zmarnować, jak przez to życie przejść z podniesioną głową. I dlatego to spotkanie z Maryją, naszą wychowawczynią, jest niesłychanie ważne, bo czas jakby się zatrzymał, 24 godziny, zatrzymał się, byśmy mogli jeszcze wrócić do uroczystości Królowej Polski 3 dni temu, byśmy sobie uświadomili z nią i oczekiwali w niebo wstąpienia jej Syna, to za tydzień, byśmy z nią oczekiwali na wylanie Ducha Świętego i nie tylko uświadomili sobie, czym jest ten sakrament Ducha Świętego dla młodzieży, ale jak ożywić łaskę tego sakramentu w nas wszystkich, którzy ten sakrament przyjęli. Ona jest z nami, bo jest pełna Ducha Świętego. Ona jest z nami, dlatego że gdy czytamy litanię loretańską, widzimy, że jej cechy są tak liczne i tak bogate, że żaden człowiek nie jest w stanie takimi cechami się szczycić. Możemy tylko od niej się uczyć, jak być człowiekiem odpowiedzialnym, jak być matką, jak być ojcem też, rodzicielem, ale będziemy się od niej uczyć, jak żyć, mając ją za naszą królową. I dzisiaj słyszeliśmy, że Duch Święty działa we wszystkich czasach, bo przecież jeszcze za życia świętego Piotra, gdy wszedł do domu Korneliusza, więc Rzymianina, poganina, którego zresztą Piotra uznał za kogoś nadzwyczajnego, za jakieś półbóstwo. Wstań, ja też jestem człowiekiem, mówi Piotr. Co się wtedy stało? Duch Święty wstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. A więc ten dar Ducha Świętego jest przeznaczony dla całej ludzkości. I znowu, gdy wrócimy do rozpoczynającego się
życia dorosłego naszych młodych dziewcząt i chłopców, wówczas uświadamiamy sobie również, spojrzawszy na nasze życie już przebyłe, jak człowiek jest słaby, jak człowiek jest omylny, jak człowiek jest błądzący, jak często potrafi się zaplątać w życiu i nie widzieć, jak z tej pułapki życiowej wyjść. Dlatego Duch Święty jest nam dany, by nas obdarzyć swoimi darami, między innymi darem mądrości i rozumu. Byśmy nie kierowali się tylko, jak to jest dzisiaj, w naszej dzisiejszej, bieżącej kulturze, tylko uczuciami, afektami, ale byśmy również kierowali się rozumem, bo to rozum jest czymś, co różni człowieka od wszystkich istot żyjących na ziemi. Właśnie jesteśmy wyposażeni w możliwość rozumowania i ono musi być poprawne. Otrzymujemy również dar rady, czyli umiejętności rozeznania się w trudnych sytuacjach życiowych. Co mamy robić? W jakim kierunku iść? Jakie decyzje powziąć, żeby one nas nie niszczyły, gdy podejmiemy je jako złe decyzje. I wreszcie niedawno, przed chwilą, zobowiązaliście się do tego, by wyznawać mężnie, a więc z odwagą, waszą wiarę. To jest właśnie ten dar męstwa, który otrzymujecie. Duch Święty daje nam po prostu energię życiową. Bez Jego energii życiowej, właśnie tak jak słyszeliśmy przed chwilą, nasze życie będzie wątłe, nasze życie będzie mierne, nasze życie będzie małostkowe, byle jakie, a przecież nie takie ma być. Duch Święty jest energią życiową, która jest nam dana, ale trzeba ją spożytkować, żeby z energii potencjalnej stała się energią kinetyczną. Czyli się fizyki. A więc, żeby was wprawiała w ruch, żebyście z tej energii korzystali. I to jest bardzo ważny dar. Dar umiejętności. To więc jest nie tylko opowiadanie o czymś, ale umiejętność zrobienia czegoś. Nie wystarczy znać katechizm. Trzeba mieć umiejętność życia według nauki Kościoła, która jest nauką Ewangelii, a nauka Ewangelii jest nauką Jezusa Chrystusa. I tylko w ten sposób będziecie świadkami, kiedy żyjąc będziecie to słowo usłyszane wcielać w swoje życie. Tak jak słowo stało się ciałem, gdy Jezus przyszedł na ziemię. Kiedy się zaczyna kryzys wiary? Często w waszym wieku. Jaki jest wczesny objaw odejścia od wiary? Zanik i zarzucenie modlitwy. Z chwilą, gdy przestajecie się modlić, tracicie kontakt z Bogiem żywym i prawdziwym. Bo to jest kontakt wewnętrzny, trzeba mieć doświadczenie wiary, kontaktu z Bogiem i interfejsu. Dlatego, że Bóg działając w naszym życiu, w każdym dniu, w każdej sytuacji, gdy to odkryjemy, jaka jest ta wzajemna zależność, gdy my się Bogu oddajemy, gdy o coś Go prosimy i otrzymujemy z Niego to, co nazywamy opatrznością Bożą, On się o nas troszczy. To, co mnie uderza w rozmowie z konwertytami, którzy ci się naprawdę nawrócili, nawet będąc ochrzczonymi w dzieciństwie, to oni mówią przecież, Bóg mnie prowadzi każdego dnia, w każdej chwili. Odkrywam rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. I ci ludzie stają się świadkami.
świadkami ludzie, którzy mają doświadczenie Boga w swoim życiu. Kiedy przestaniecie się modlić, tego doświadczenia nie będziecie mieli. Będziecie by się nazywać wierzący niepraktykujący. To znaczy taki, który czyta książkę kulinarną, ale nic nie je. To jest taki, którego nazywamy katolikiem bezobjawowym, że nie można w ogóle poznać po nim, kim on jest. Na wszystko się zgadza, do wszystkiego jest zdolny, również do złego i wszelakiej podłości, a jednocześnie utrzymuje, że jest wierzący. I dlatego dzisiaj, gdy spotykamy się w tym kościele pod patronatem świętego Benedykta, który jest patronem Europy, musimy sobie uświadomić, że życie nasze jest swego rodzaju sztafetą pokoleń. Tam, oczekując na obraz Najświętszej Maryi Panny na ulicy Lucerny, usłyszeliśmy, że następna taka wizyta będzie możliwa za 50 lat. Wy wówczas będziecie w moim wieku. A więc wy będziecie kształtować nasz kraj, nasze środowisko, nasze społeczeństwo i naszą Europę. Europa cierpi na zanik pamięci. Nie wie, skąd się wzięła. I dlatego nie wie, dokąd iść. Wspólny rynek i liberalizm ekonomiczny nie wystarcza do tego, żeby mieć poczucie sensu życia. I Europa, która była budowana na filozofii starożytnej, na przekazie biblijnym i na wierze, była budowana przez Kościół, w większym stopniu niż przez państwo. Ta Europa w tej chwili nie wie, skąd pochodzi. I wydaje nam się, że Europa to tylko wspólny rynek, a to jest za mało. I zatem od was zależy, czy ta Europa, której patronem jest patron tejże parafii, będzie godna swego miana, lub po prostu zostanie zmieciona z powierzchni tej ziemi i zastąpiona przez ludy napływowe z innych kultur, z innych cywilizacji, albo po prostu już bez kultury i bez cywilizacji. Jest to ogromna odpowiedzialność, którą podejmujecie i sakrament dojrzałości chrześcijańskiej zakłada właśnie jako znak i zadanie odpowiedzialności, że jesteście odpowiedzialni za siebie, za swoich bliskich, za wszystkich ludzi, z którymi się spotykacie. A będąc odpowiedzialnymi, wiecie dlaczego. Dlaczego należy szanować ludzi? Dlaczego należy ich budować, a nie niszczyć? I jako odpowiedzialni będziecie starali się dobrze dla innych czynić, a nie prześcigać się w nienawiści, w agresji i w wulgaryzmach. Wiecie, że to jest takim swego rodzaju szpanem w waszych środowiskach, z którymi macie na co dzień do czynienia. Idziecie do świata, który nie będzie wam pomagał wierzyć, będzie wam przeszkadzał, ale to wy macie wpływać na otoczenie, by stawało się lepsze, bo ktoś inny to zrobi. I dlatego idźcie w świat z nadzieją. Idźcie w świat z radością. Czytamy ten epizod z Kan Galilejskiej, bo Najświętsza Maryja Panna jest dla nas przyczyną radości. Tak ją wzywamy. Przyczyną naszej radości. Radość jest wtedy, gdy coś nam się uda. Gdy coś jesteśmy w stanie zrealizować, gdy coś osiągnęliśmy, wtedy jest radość. Gdy nie osiągniemy nic dobrego, radości mieć nie będziemy. Będziemy pogrążeni w smutku, w rozpaczy, w beznadziei. A więc
Życzę wam radości, życzę wam nadziei, życzę wam tej mocy, energii Ducha Świętego, byście doczekali za 50 lat kolejnej wizyty Najświętszej Maryi Panny. Amen.